Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stabelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, box 99-100. Pamiętajcie, pierwsze piętro, nie parter. Na parterze jest box 99, a także na parterze jest box 100. Wow, zmęczenie. Zaczynam się jąkać, przekręcać słowa, no ale nic, zaczynamy. Porcja czarnego krążka przede mną. No słodko, będziemy słodzić. Grupa Sweet The Golden Greatest. Sweet największe przeboje, a to m.in. chociaż Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Blockbuster czy Fox on the Run. Deep Purple, Who Do We Think We Are? Gayfolk okładeczka. Tu mamy grupę Yes i album Yes Song. Double Gayfolk okładka, podwójny Gayfolk. Pierwszy raz się spotykam, czyli tak, tu mamy tak. Jeszcze raz gejfolcik, podwójny albumik, potrójny albumik jest Song i jest Tormato, to już chyba piąty album, także już koniec zakupów jest i Tormato, najwyższa pora zacząć sprzedawać, chociaż chyba już dwa albumy się sprzedały, a może lepiej. I jeszcze raz jest Tales from Topographic Ocean i grupa jest podwójny album. Właśnie okładeczkę przed chwilą rozkleiłem, tak to wygląda. Tu ktoś sobie czasy ponapisywał, ponaklejał. Myślę, że to łatwo usunąć. W sumie 80 minut muzyki zaznaczono z wykrzyknikiem, czyli tak musi być. Ok, teraz mamy Dice Race, Communique, czyli drugi album grupy Dice Race. David Knopfler, Mark Knopfler, John Ilsley i Pete Withers. Tacy muzycy grali, czyli brat Marka Knopflera, David też był. Teraz Slade, The Amazing Kamikaze Syndrome. A tu mamy Run Runaway między innymi. Teraz grupa Rainbow, Difficult to Cure. Trudny do wyleczenia, zdaje się, tak to chyba tytuł brzmi. A tu między innymi mamy I Surrender. Piękny kawałeczek, uwielbiam to. Po tylu latach ciągle mi się podoba. Eye of the Tiger i Survivors. W jednym z następnych odcinków będzie muzyka do filmu Rocky, także Survivors jeszcze zaśpiewa na w soundtrackcie grupy do filmu Rocky. Ok, teraz Kansas, Two for the Show i grupa Kansas, podwójny album koncertowy i tu na trzeciej stronie, czyli pierwsza strona na drugiej płycie, Dust in the Wind, Acoustic Guitar Solo, czyli pięknie zaśpiewany, pięknie na gitarze akustycznej zagrane kawałeczek. Fox on the Run, tam był wcześniej kawałeczek, na singlu trwa ze 3 minuty, może 4 minuty, a na albumie to jest 8 minut. A zaraz dlaczego? Dlatego, że też przez pierwsze 3-4 minuty gitara klasyczna, solo na gitarze ktoś wykonuje. Bardzo ładnie to brzmi, bardzo nietypowo. Kawałeczek, który wszyscy znają, że to jakoś 3 z groszami, może 4 minuty kawałeczek, a tak naprawdę on ma 8 minut. Ok, Kansas, Vinyl Convention i grupa Kansas. I ok, Kansas Drastic Measures i na Kansas już koniec, to była pora na Kansas, a teraz pora na Cher, Love Hearts. Love Hearts, ten album ma dwie różne okładeczki, zdaje się, że mam dwie właśnie okładki, tą i jeszcze inną. Teraz nie pamiętam, to jest już reedycja. Ta pierwsza okładeczka, taka malutka Cher, jakiś w karta, zdaje się, Dama Pik, coś w tym rodzaju, to jest ten oryginał, pierwsze tłoczenie. Zapraszam Was do tanga w nocy, Tango in the Night i Fleetwood Mac i ja zapraszamy do tanga. No ja tanga tańczyć nie potrafię, no może jednak Fleetwood Mac potrafi, także oni zapraszają. Teraz The Deep Purple Singles As and B's, czyli single grupy Deep Purple, strony A i B. Hush, One More Rainy Day, Emeretta. Hallelujah, April Part 1, Black, The Night, Speed King, Strange Kind of Woman, takie kawałeczki między innymi. Benjamin Orr, The Lace. Benjamin Orr to wokalista, muzyk grupy The Cars. On był wokalistą, bo już nie żyje, okazuje się. Muzykiem grupy The Cars i wydał mi właśnie solowy album. A tak, Benjamin Orr naprawdę się nazywa Benjamin Orzechowski. Ze względu na to, że polskie nazwisko trudne do wymówienia, skrócił sobie nazwisko do Orr. Orr. Ok, Benjamin Orr. To już tutaj właśnie. I jeszcze co nam zostało? Wishbone Ash, Double Life Dates album.
Live Days album, podwójny album, bo pojedynczy też się znajduje. My już nie mamy, sprzedaliśmy pojedynczy. Został podwójny. Niemieckie wydanie, nie amerykańskie? Nie, niemieckie wydanie jednak. Pozostaje przy niemieckim. Jan Ackermann, The Noise of Art. Hałasy. Artystyczne hałasy, można by było chyba przetłumaczyć. Phil Collins, Hello, I Must Be Going. Ja też muszę już za chwilę iść. Także bye bye, będzie niebawem. I na zakończenie, już prawie na zakończenie, Van Halen. Van Halen i mamy Women and the Children First, płytka, a do tego, słuchajcie, mamy plakacik. Proszę bardzo. Jeszcze cały, jeszcze nie zniszczyłem. Mam nadzieję, że do końca filmu będzie cały. Tak to wygląda. I co jeszcze przed nami? Jeszcze jeden album. Van Halen 2. Grupa Van Halen i z tego wynika, że to jest ich drugi album, Warner Bros. I to by było na tyle Van Halena, na tyle Czarnego Krążka i zapraszam Was do następnego spotkania, które już lada moment. Trzymajcie rękę na pulsie. To na razie. Hej.